Powiem tak, niedocenione młodość, ale myślę, że niedocenione dlatego, że dla mnie w ogóle to skojarzenie z młodością i The Dumplings to jest coś, co wynika z tego, że nie tyle oni byli młodzi i ciągle myślę, że są młodzi duchem na pewno, jak ja zresztą, ale że my wszyscy byliśmy młodzi, jak się poznaliśmy. A niedocenieni dlatego, że nie jestem pewien, czy doceniona jest ogromna droga i ogromna praca, którą przez te lata została wykonana. Krew, miecze, rozmach. Może jest trochę przecenione, choć uwielbiam gościa i uwielbiam te filmy. Róże i kolce. I kicz. Cieszy mnie to, że Guns N' Roses jakoś niespecjalnie wraca do mody. Myślę właśnie, że jest niedoceniony. Pamiętam ten moment, jak Iwona krzyczy: Audiolibrary, jesteście tutaj! I cały Audiolibrary. To było fajne. To było fajne, w ogóle jest fajny festiwal. Może faktycznie pełni jakąś niszę w Polsce. Dziwne kategorie. Dostałem kiedyś nominację, a nie dostałem nigdy Fryderyka. Na pewno fajnie, że gdzieś jest próba po prostu odświeżenia idei, choć nie jestem pewien, czy do końca udane są te próby. Internet, tak. Niesamowite, że w tym momencie jeden obrazek tak naprawdę potrafi przekazać bardzo dużo informacji, potrafi pokazać jakieś nastroje społeczne niemalże i to myślę, że jest genialne. Myślę, że są tak obiektywnie trochę jednak przeceniane. Myślę, że są za drogie. No ale są dobre, no. Więc jeśli ktoś chce najlepsze pluginy, no to trudno, trzeba płacić. Życie i niewyspanie. Rzadko się mówi o tych trudach. Raczej babcie są takie nastawione: o, kiedy dzieci? Ale nie zmienia to faktu, że później, jak już młody człowiek przestaje być takim bardzo młodym, który w zasadzie nie pogada, to zaczyna być to wspaniałą przygodą również wewnątrz siebie i powrót też do własnej przeszłości, do własnego dzieciństwa. No, przyznaję, że faktycznie wysłanie tego samochodu w kosmos było takim grubym posunięciem, no ale no, myślę, że jest zagubiony to człowiek mimo wszystko. Nie param jakąś sympatią. Brak basu, biała membrana. Zajawka i balans. Zajawka dlatego, że wiadomo, jest super, a balans dlatego, że nie tylko musisz się nie przewrócić, ale również dlatego, że pomaga zachować równowagę pomiędzy pracą, sportem, zabawą. I myślę, że jest ogromnie niedoceniany. Ja myślę, że pewno trzeba mieć jakieś predyspozycje do tego, żeby się uzależnić od roweru, ale mi się podoba to uzależnienie. Myślę, że jest na pewno bardzo przeceniony. Generalnie wiadomo, że wszystkie te platformy są tak tworzone, żeby były po prostu uzależniające. Jest to temat, z którym my jako ludzkość, społeczność musimy sobie poradzić. TikTok na pewno potrzebuje jakiejś alternatywy. Aksamit i masełko. Ja osobiście tego nie doceniałem i sam robię to od jakiegoś czasu po analogowemu, że tak powiem. Próbuję, ale należy też o tym pamiętać, że to nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie, że to zależy od materiału, że są utwory, kiedy cyfra się sprawdzi lepiej. Szklanki, tak? Kojarzę szklanki. No, ja bym jednak powiedział, że jest to trochę przecenione. No, ten utwór jest spoko, jest na luzie i właśnie paradoks polega na tym, że w Polsce ciągle brakuje utworów spoko i na luzie. I nie mamy zbyt dużej konkurencji w kategorii utwory spoko i na luzie. Ten luz jest taki bardzo potrzebny chyba, ale mam wrażenie, że można byłoby to zrobić jeszcze trochę lepiej, ale to jest takie tam czepialstwo z mojej strony. Niebłotne. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem siedzenia w wannie. Czasami jest tak, że mam ochotę, no i po 5 minutach mi się już nudzi, ale myślę sobie, zmarnowałem już tyle tej wody, no to nieekologicznie będzie nie siedzieć, więc patrzę na zegarek, siedzę i się męczę, no. O, to co lubię. To co tygryski lubią najbardziej. To jest fajny temat i myślę, że jest absolutnie niedoceniany. Może się okazać, że jesteśmy w stanie coś zmienić. Nie musimy tego robić na ucho. Fajnie, że to wszystko widać na wykresie, a później oczywiście można jeszcze na ucho dopieścić ten system. Poznań. Miasto, w którym mieszkałem przez
13 lat, nie pamiętam czy 13, coś koło tego. Więc mam ogromny sentyment do tego miasta. Myślę, że jest niedoceniane. Fajne miasto, fajny klimat. Szkoda niestety, że dużo artystów, dużo w ogóle ludzi stamtąd po prostu powoli wycieka do Warszawy. Albo do Berlina. Ja zrobiłem rebranding ostatnio chyba nawet, jakiś, już nie ma żółtego słoneczka, tylko jest jakieś inne. Jakoś wszystko mi się zaczyna zlewać, wszystkie te telewizje, oprócz jednej oczywiście narodowej, wyjątkowej telewizji, to te wszystkie pozostałe wydają mi się takie bardzo podobne. Parawan na parawanie. Nie, no to jest coś totalnie przecenionego. Nie rozumiem w ogóle fenomenu takiego polskiego morza w sezonie. On jest z Torunia? Bzdura. Jakoś mi się wydaje, że człowiek jednak jest zbyt połączony i myślę, że takie bardziej holistyczne podejście jest bardziej właściwe. Obie jesteście tutaj!